4, 6, 8. Dzisiaj lekcja na zewnątrz, czy na matmę coś pan liczy? No, bardzo śmieszne, ale wyobraź sobie, że nie. Natomiast zabieramy was razem z panią Satis na, uwaga, wycieczkę. Wycieczkę niespodziankę! No, nie widzę jakiegoś entuzjazmu, a słuchajcie, nie będziecie mieli dzięki temu lekcji. I uwaga, bo to jeszcze nie wszystko, ale zabieramy was dokąd? Do Warszawy! Panie Konradzie, my mieszkamy w Warszawie. No, może i mieszkacie, ale na pewno nie znacie takich miejsc jak Pałac Kultury i Nauki albo Stare Miasto. O. Ale panie Konradzie, to są najbardziej typowe miejsca w Warszawie. Dosłownie, byliśmy tam z 1000 razy. No, nie wiem, szkoła ma problemy z hajsem, no co mam powiedzieć? No? A to nie na to nasi rodzice płacą składki? No nie wiem, jest jakiś problem z budżetem, nie znam się, nie wypowiem się. W każdym razie, proszę bardzo, nie marudzić i wszyscy za mną do autokaru, proszę bardzo. Przepraszam najmocniej, przepraszam. Za mną! Pani Satis. Cześć Kasiu. Dobry. Serio będziemy zwiedzać Pałac Kultury? Nie będziemy zwiedzać, tak pochodzimy wokół. Będzie fajnie. Chyba. Pani Satis, niech pani zobaczy. To znowu ta trójka. Oni na pewno coś klują, tu jest coś podejrzanego, no. Dobra, Kasiu, miej kacpra na oku podczas wycieczki, a ja postaram się wybadać sekretarkę, okej? Okay? Tak jest. Coś na osłodę? Dziękuję. A jakie nadzienie? A to czekoladowo-orzechowe. Matko jedyna, dobrze, że zapytałam. Jeden gryz i padłabym trupem. Rozumiem, że dbanie o linię, tak? Nie, o życie. Jestem uczulona na orzechy. Przepraszam bardzo, nie miałam zielonego pojęcia. Nic się nie stało, to ja powinnam uważać. A widziałam, że znowu jakieś spięcie było pomiędzy Kacprem a dyrektorem. Nie wiem, myśli pani, że powinnam z nim o tym porozmawiać? Z kim? Z dyrektorem? A po co? Nie, z Kacprem, no. W końcu to mój uczeń. Myślę, że to sprawa między nimi dwoma i nie warto się w to mieszać. No tak, ale gdybym wiedziała, o co chodzi, tak w ogóle... Przepraszam. Nie przywykłam omawiać prywatnych relacji uczniów z dyrekcją szkoły. To nie kółko plotkarskie. Bądźmy profesjonalni. O ile to w ogóle możliwe w tej szkole. Pamiętam swój pierwszy pocałunek. Druga podstawowy, piękne czasy. Tam niby z kim? Z Woźną, bo przegrałem zakład, ale się liczy, a poza tym była niezłą mamuśką. Racja. No, ja też w podstawówce byłem player. Szósta klasa, miałem 3 dziewczyny na raz. Ile? Ale jak to? Przecież nie mówiłeś, ja nie wiedziałem o tym. No, one też nie wiedziały. Ale nie wiedziały o sobie nawzajem, czy nie wiedziały o tym, że są... No właśnie, zresztą nieważne, w tych czasach każdy się całuje, nawet Mati zaliczył już pierwszą bazę. Oj, nie, to się nie liczy. Po pierwsze to było pay to win, a po drugie to było fejkowe, nie? No w sumie. O, mama zrobiła mi kanapeczkę do szkoły. Mama dalej ci robi kanapki do szkoły? Tak, mama dalej robi mi kanapki do szkoły, bo mnie kocha, a robienie komuś jedzenia to wyraz miłości. Albo braku samodzielności. Widzę, że wszyscy są, no to jedziemy! Ha! Jesteśmy! Chodźcie! Patrzcie na to cudo, kochani! Oto Pałac Kultury i Nauki! Powstało zaledwie tylko parę tego typu budynków na świecie. I taka ciekawostka, w latach 50., kiedy powstał, był śnieżno-biały. Cudowny, prawda? Aha, czyli nie tylko, że dostaliśmy niechciany prezent od komunistów, to jeszcze nie widać jego prawdziwego koloru od brudu z pyłu. To trochę słabo. Ojej, słabo, jestem Juleczka. Czekaj, jak masz być taka, to po prostu idź sobie na kebaba, dobrze? Okej. A wracając do tematu. Projekt stworzył radziecki architekt Lew Rudniew,
No i ten projekt łączy sobie fajny pas, ale mogliby go trochę wyczyścić. Co? Słuchaj, bo o to każe rozmawiać z chłopakami coś na temat tego pocałunku Matiego i Kasi i mówiliście, że niby był fejkowy? Co to znaczy? No bo był, no. Ej, fajne zdjęcie zrobiłem. Niezłe, nie? Jak filtr tutaj. Ale co to znaczy, że był fejkowy? Że nie był na serio? Fejkowy to znaczy, że był fejkowy, da. Ej, nie no, fota spoko, nie? Ty, Piotr, jaka fota, nie? No dobrze, wycieczko, to co? Jedziemy dalej! Co tam piękna? Nic, nudna ta wycieczka. Kurde, masakra, no. Ja za swoje pieniądze zorganizowałbym lepszą wycieczkę, co nie? Ej, patrzcie! Jajogłowy! Przeczytał dwie książki na krzyż i myśli, że jest mistrz. Co, może zostaniesz naszym przewodnikiem jeszcze, he? Myślicie, że tacy jak on to wykluwają się z jajek, a nie tuperze, czy normalnie się rodzą? Ten to śpi pod sufitem. Może, Kacper, co to w ogóle są za teksty? Musisz być taki chamski? Patrzcie, drama Queen się obudziła. Może jeszcze szlaban mi daj. Ja tak serio? No przecież żartuję. Jak już masz tak żartować, to się w ogóle lepiej nie odzywaj. A nie tobie, że to są ssaki, geniuszu. Jesteśmy w najstarszym ośrodku miejskim Warszawy. Czyli uwaga, gdzie? Jesteśmy na Starówce. Dominuje tutaj zabudowa 16-18 wieczna. Otaczają Starówkę mury obronne 14-16 wieczne. No i oczywiście co tutaj mamy? Kolumnę. Kolumnę Zygmunta. Zygmunta III Wazy. Zygmunt III Waza, jak się potocznie przyjęło. Wszystko fajnie, ale podczas bombardowania w 1944 90% Starówki zostało zniszczone. Serio? Tak, zostało 6 z ponad 260 domów. Wow, nie wiedziałam. Moi drodzy, słuchajcie mnie, bo nie będę powtarzał. Rozdzielamy się teraz na dwie grupy. Jedna pójdzie z panią Satis, druga pójdzie ze mną i spotykamy się za godzinę, gdzie? Pod kolumną Zygmunta. Tak więc, kochani, rozdzielamy się. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Na pewno tutaj stał autokar? No. I co, myślisz, że tak po prostu pojechali bez nas? No. I co teraz robimy? Do złotych? No dobra, do złotych. Teraz powiem wam parę słów o Janie Kilińskim. Jan Kiliński. Jak myślisz, ile ona ma? Nie wiem, tak z 20 metrów? Więcej. Założę się, że tam nie wejdziesz. A ile dajesz? Stówkę. Tu jest, słuchajcie, restauracja Stolica. Kiedyś na randkę zabrał mnie tam pewien... Widziałem, że jakaś spina była między wami. Kacper już czasem tak ma. Zupełnie go wtedy nie poznaję. W ogóle przepraszam cię, że cały czas tak cię obrażę. Ja z nim o tym porozmawiam. Nie, Hania, daj spokój. No, jakby on po prostu chce sobie coś albo komuś udowodnić. Ja podchodzę do tego na luzie. Wiesz, może z czasem się zmieni, jak nieco dorośnie. W ogóle podoba ci się to, wiesz, to całe... No wiesz, o co mi chodzi. Że architektura zabytkowa. Właśnie, architektura zabytkowa. Wiesz co, po prostu lubię popatrzeć na historię i to, jakie informacje ze sobą niesie. Czasami błahe, czasami ważne, ale zawsze można się czegoś dowiedzieć. Nawet idea odbudowania tego miejsca jest ciekawa. Spójrz, kiedyś to wszystko legło w gruzach, a jednak ktoś dał radę to odbudować. Więc wszystko da się odbudować, trzeba tylko chcieć. Wiem, co głupie. Znaczy, tak. Ja uważam dokładnie tak samo i cieszę się, że ty też. Cóż, ja zawsze uważałem, że nas więcej łączy niż dzieli, mimo różnych zawirowań. A i słyszałem, jak chłopaki gadali w autokarze o mnie i o pocałunku. Mati, ja... Nie, pozwól mi skończyć. Po prostu, a propos pocałunku... To jest jeszcze jeden, o którym nie wiesz, a powinnaś.
Ale o czym ty teraz do mnie mówisz, Mati? Nie rozumiem. Pamiętasz domówkę Kacpra? No, ja tak, ale nie wiem, czy ty, Mati, pamiętasz? Właśnie o to chodzi. Kiedy chłopaki zaciągnęli mnie do pokoju, przebudziłem się potem na chwilę i byłem świadkiem czegoś dziwnego. Udało mi się to nagrać i uważam, że powinnaś to zobaczyć. Ej, dobra, nie ma co się kłócić, tak? Hania, przepraszam cię za tamto i ciebie, Mati, za tamten tekst, tak? Jasne, nie ma sprawy, dzięki. Ej, widzisz, nawet przeprosiłem. Zupełnie jak nie ja. Ale ty masz dobro, czy nie wpływ na kobietę? Nie, jeszcze raz nie. Nie będzie żadnych lodów, bo nie ma na to pieniędzy. A my sami sobie kupimy. No jak to będzie wyglądało, że jedni jedzą lody, a drudzy nie? I że pan Konrad nie ma pieniędzy? No nie, to ja już wolę, żeby nikt nic nie jadł, o! Panie Goriasie, bo jest sprawa. Jaka sprawa? Gdzie jest Piotr w ogóle? No i właśnie w tym rzecz. Chyba będzie trzeba wezwać to straż pożarną i może karetkę. No to świetnie, dzwoni, nie chcę o niczym wiedzieć. Zostaw ten magnes, no! Nie można... Panie Konradzie, wydaje mi się, że nam tu kogoś brakuje. No tak, no Piotra już ściągnęli, jeszcze tylko mandat musi podpisać, zaraz będzie. Nie, chodzi mi o Arię i o Julię. No tak, ale one były przecież w pani grupie, o. Nie, jak to w mojej, no to w pana były grupie. Nie, no ja widziałem, kto szedł za parasolką i tam nie było tych osób, nie było ani Ari, ani Julii. A ja widziałam, że szły za panem. Chyba mu jakiś urok albo coś. Zechcesz mi to wyjaśnić? Ale skąd to... Daj spokój, Haneczka, no wszystko ci wyjaśnię. Po pierwsze, wiesz, że nienawidzę, jak mówisz do mnie, Haneczka, a po drugie, co tutaj wyjaśniać? Stój, jak cię mówię. Daj mi spokój, ale byłam głupia. No i co, i pewnie powiesz, że wszyscy faceci są tacy sami, tak? Klasyk! Otóż nie wszyscy faceci są tacy sami. Zostaw mnie, ty małpo ludzie! Dziękujemy, panie Konradzie, że pan po nas podjechał. Tylko ani słowa, okej? Okay? Luzik, panie Konradzie. W ogóle super ta wycieczka, by the way. No to do środka, dziewczyny, do środka. Wolne? Tak, jak widać. Słuchaj, Kasia, bo... Mati pokazał mi filmik, na którym całowałaś się z Kacprem. Świetnie, jeszcze to teraz w ogóle będziesz mną gardzić jeszcze bardziej. Znaczy, wiadomo, że to było słabe, ale no, to była jego wina. No, wiem, mówiłam ci to, próbowałam powiedzieć od razu, ale no, sama pamiętasz. No i też przez cały czas miałaś co do niego rację, więc przepraszam. Wiedziałam, że w końcu przejrzysz na oczy! A co do pocałunku z Matim, Hania, Jezu, strasznie cię przepraszam, to w ogóle nie powinno mieć miejsca, ja nie wiem, to było w opór głupie. No, było. Pewnie będziesz mnie jeszcze z tego powodu cisnąć, co? Może. No ale ja się też nie popisałam z Kacprem, co? No nie. Nie wiem, gdzie ja miałam głowy, że tego wszystkiego nie widziałam. Dobra. Pozwolę ci to powiedzieć, ale tylko raz. O matko, czekałam na ten moment. Dobra, ale chwila, bo to musi wybrzmieć. Ćwiczyłam to nawet. Uwaga. A nie mówiłam ci, że mam co do niego rację? Lepiej mi, lepiej. No ale co do Kacpra, to jeszcze nie koniec. Jak to? Czas wyjaśnić naszego kolegę. Trochę to pato zabrzmiało, co nie? No, nawet bardzo. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Czas doprowadzić sprawę do końca. Teraz lepiej tak zagadkowo. Dzięki! W następnym odcinku... Państwa szkoła zostaje objęta śledztwem i dochodzeniem. Mamy uzasadnione podejrzenie, że sprawca nie zdążył opuścić budynku. Krótko mówiąc, morderca jest wśród nas. Już za tydzień. Finał 7. sezonu.